Okej, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu. I would have probably done the same thing. Where are you from? All the way from Hartford. Really? I heard some bad stuff going on down there. Yeah, the military banned the zone. That's why we left. Place probably looks like this by now. To jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w The Last of Us. Tutaj rozmowę wstępną przerwał mi Sam, chyba Sam się on nazywał, ten mały chłopczyk, razem z Ellie. No i w poprzednim odcinku właśnie poznaliśmy ich tutaj przez przypadek, ponieważ ojciec Sama, zaraz się dowiemy, czy to jest Sam dokładniej, chciał nas niestety zabić, pomylił nas z zarażonymi. No i w dzisiejszym odcinku dalej będziemy się chyba na ten most kierować w sumie, bo jeszcze nie wiemy, czy dalej będziemy mieć takie plany, skoro teraz podążamy w czterech? Czy też inne będziemy mieć plany? Ale zanim wystartujemy, właśnie, mógłbym sobie porobić kilka rzeczy, tak? Myślę, że tą bombę, one są bardziej przydatne od tych dymnych. O, patrzę, jak ładnie wyszło. Jeszcze mamy upgrade'a broni i jeden nożyk. Dobra, zapodajmy sobie prędkość craftingu. To nam też się może przydać w sumie. Mamy coś jeszcze więcej amunicji do rewolwera może? O, jest, świetnie. Sweet. No kurde, ile tu amunicji. O, po cało tu się w sumie wchodzić. Na takiej ilości amunicji. Ellie! Found another one of them comics you've been reading. Kolejny jakiś komiks, to nas nie interesuje specjalnie. No patrzcie, suple. Amunicji pełno. Co my tu jeszcze mamy? Rzeczy potrzebne do craftingu. No opłaca się tu naprawdę do tego... O, kolejne suple. Opłaca się naprawdę do tego pomieszczenia wchodzić. Chociażby dla tych 15 supli. Dobra, idziemy dalej w dół. No mały, weź, że się tak nie wlecz. Jedyna rzecz mi nie pasuje, że będziemy musieli z murzynami popierdalać. Man, that fucking truck. It's been hounding us ever since we got in this damn. Sam, what are you doing? Nothing. Get rid of it. My backpack is practically empty. What's the rule about taking stuff? It weighs like nothing. The rule. What is it? We only take what we have to. That's right. Now come on. Widać, że ojciec Sama jest dla niego twardy. Nie to co Joel dla Ellie. Trzymają się pewnych zasad. Ale dobrze, przynajmniej nie zginął tutaj w tym świecie tak prędko. What'd you find? Ellie, no. You watch our back. Of course. Someone was up there, Sam, but they're long gone. Stay with her. So okay. Where are the others? They wanted to give it another once over. Make sure we didn't miss anything. All right. Keep an eye out over there. I'll check this area. I'm gonna check out this area. I'll search down there. On tu idzie. I'm gonna find you. Okej.
Mieliśmy w sumie teraz farta, że nas nie zauważyli. Cały czas mamy farta, że nas jeszcze nie zauważyli. Ja aż w szoku jestem po prostu. Jeden ham będzie szedł albo tu, albo tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kurde, kolejny będzie tutaj teraz. Jak go wała zrobiliśmy? Okrążyliśmy tylko słupek dookoła i... Czemu zmieniłem sobie? To jest lepsze przecież od tamtego. Tu jeszcze jeden jest. We did it. Not bad, old timer. No, zrobiliśmy, czyli ja ich wszystkich wytłukłem, murzynie. Jebany. Come on. Up on this truck. Nie żebym był rasistą. Czy coś. Gdzie ich macie więcej niby, bo ja... O kurwa. Wow. The hell was that? What is it? Tourist! Oby to byli wszyscy. Spadaj, 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 spadaj. O, tak. Fajnie. Przez te. Kolejny nieśmiertelnik. Lucas Rajos. To na pewno nie ten z Army of Two. Na pewno. No zamykaj. A na co czekasz? No. Suple. Co oni tu mieszkają? Niby w sumie fajne takie mieszkanko. Mini barek, jakieś biuro. A to nie jest mieszkanie, to biuro jakieś. Pojebało mi się. Jacyś architekci tu pracują widocznie. A wy co tak? Będziecie stać? To sobie stołujcie. Notatka jakaś kolejna. O kurde. Nawet nie czytam tego, bo szkoda czasu. Trochę by mi to zajęło. Jak będziecie chcieli sobie poczytać, to sobie zapauzujecie najwyżej. Ja sobie przeczytam, jak będę grał w drugim, drugi raz w The Last of Us. Blueberries. You want some? No. Come on, relax. We're safe. So why haven't you left? Been waiting for the right opportunity. And? Here. Check this out.
ugly sons of bitches. Every day they congregate down there, guarding that damn bridge. Come nighttime, it's down to a skeleton crew. After sunset, that's our window. Most of them gone, sneak right past them. That could work. Oh, it'll work. It'll definitely work. Wow. Oh my. All right, ready? Oh. Ow. A blueberry hurt you? It's been a while since that boy even cracked a smile. She doesn't seem bothered by all this. So where were you heading? I heard the Fireflies are based out west somewhere. We're gonna join up with them. Yeah. Something funny? Oh, it just seems like there's a lot of people putting their stock on the Fireflies these days. Yeah, maybe there's a reason for that. So you don't know where they are, and you're just gonna drag him across the country to find them? I tell you what, how about I worry about my brother, you worry about your girl. Easy. We're looking for the Fireflies, too. This is us. There's an abandoned military radio station just outside the city. Any survivors from our group, they're supposed to meet us there tomorrow. You and your girl, you want to join us? It goes down tonight. I guess we best rest up then. He says it's time to go. Now we're gonna be moving fast, okay? So no matter what, you stick to me like glue. Like glue. Like glue. Got it. Good. Good. All right. Y'all ready? Yeah. Okay. All right, y'all stay close, okay? O kurde, no to teraz będziemy musieli się w sumie sprężać tutaj, bo skoro mamy zdążyć do tej stacji radiowej na rano, a wieczór się dopiero zaczął, a kawałek drugi tam jest, musimy przejść przez cały most. W każdym bądź razie musimy się zacząć ruszać trochę szybciej w miarę. Nie wiem, czy mamy iść na górę. Oni idą w dół, to ja idę w górę. Brak przejścia. Tu otwieraj te drzwi, czarnuchu. Some infected. No sign of those tourists. You think they're still in the city? Hey, you hear that? Click it. Yeah, I'm here. No shit. Yo, Joel, there's a guy on that light up there. I see him. Okej. Pierwszy już na aut poszedł. On nic nam tutaj nie zostawił nic. Ci tam na zewnątrz są w sumie zajęci klikaczami. A ten gość, który tutaj był razem z tym drugim, powinien tu chyba wrócić. O, jednak wraca. Jakby było go nam najlepiej ściągnąć. O kurde, wstawaj, Joe. Tak.
Tak to chyba nie miało się potoczyć, a raczej na pewno tak to nie miało się potoczyć. O, tu idzie jeden Hammond, tu będzie skakał na pewno. Wiem, że mogę sobie zmienić broń, Jezus. Nie przypominaj mi gro o takich prostych sprawach, no bez przesady. Okej, kolejny na out. Światełko zniszczone. Wow, 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 gościu tam ładnie z karabinu pociska do nas. Gdzie on jest? Zabił go ten gościu już, czy jeszcze nie? Krótka wymiana ognia. W sumie fakt faktem, tak jak mówił, nie było ich tak dużo jak w ciągu dnia. Och, jednak on ma na imię Henry. Oni się tu tym autem, coś mi się czuje, coś mi się zdaje, że się władują tym autem tutaj. Oh no. Got him. Come on, everyone. Łuk sobie możemy wymienić na karabin. Bardziej nam się przyda na takie dalsze, na dalsze dystanse. Henry? Henryk? We're good. Sam, let's go! Alright, kid, come on. There you go. Come on. Oh, shit! Hurry, hurry! Hey, look! Gotcha! Okay, we gotta get him up. I'm sorry. We're leaving. What? What's this bullshit? Hey! Now! What the fuck, Henry? We stick together. O, to ładnie w wała polecieli. Mówiłem nie ufać murzynom, mówiłem. Mówiłem jebać czarnych, mówiłem. Dobra, wiecie co? Myślę, że w tym miejscu skończymy ten odcinek, bo już trochę on się ciągnie. W następnym odcinku dalej będziemy przemierzać się przez na ten most kierować się. I miejmy nadzieję, że znajdziemy Henry'ego i Sama i załatwimy z nimi te porachunki za to, co odwalili teraz. Myślę, że to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i cześć wam wszystkim.